Witam w prezentacji piątego numeru kultowych ciężarówek epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze Jelcz 415. Numer ten zapakowany jest w folię. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Piątym modelem w kolekcji jest Jelcz 415. Model w zabudowie skrzyniowej z plandeką. Kabinę ma w kolorze żółtym z czerwonym paskiem przez środek. Podobnie skrzynie. Z przodu w dolnej części ma brązowy pasek. Czerwoną ramę, żółte środki kół i szarą plandekę. Na plandece ma wytłoczone ofałdowania. Ma wytłoczone linki łączące plandekę. W kabinie ma kierownicę, dwa fotele i dużo miejsca z tyłu. Ma dużą szybę z przodu z trzema wycieraczkami, atrapę chłodnicy w dwóch kolorach, na czerwonym pasku logo Jelcza, lusterka montowane od góry i dołu na pręcie podłużne. Dodatkowe wytłoczenie w dachu. Za kabiną ma wlot powietrza. Drzwi otwierane w normalnym kierunku. I dwa okna. Jedno w drzwiach, a drugie za nimi. Z boku ma kierunkowskazy. Na zderzaku ma reflektory z kierunkowskazami, tablicę. Pod zderzakiem ma pręt. Po bokach ma stopnie. Ma zbiornik paliwa. Po drugiej stronie zbiorniki powietrza. Z tyłu ma zaczep do przyczepy. Ma światła. Pod nimi tablicę rejestracyjną. A pod nimi belkę z paskami po dwóch stronach. Pod błotnikami ma chlapacze. Z tyłu z napisem Jelcz. Na przednich kołach bez niczego. W spodniej części ma rurę wydechową z tłumikiem. Widoczne zbiorniki. Silnik, wał napędowy, tylny most,
i dodatkowe koło zapasowe z tyłu. Ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 5. Numer jest w kolorze czerwonym. W tym numerze Jelcz 415. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zdjęcie modelu, informacje o modelu, Jelcz 415. 400 z leżankami. Dyspozytor gorączkowo wskazywał za siebie i coś tłumaczył kierowcy. Szofer kręcił głową, odsunął się od rozmówcy, jakby chciał się wycofać, lecz pozostawał w miejscu przytrzymywany z zależnością służbową. Ani chybi, dyspozytor miał posłuch wśród kierowców, mimo to nie zawsze udawało mu się przekonać kolegów do swoich racji. Wiedział, że więcej wskóra cierpliwością, wyrozumiałością i niezruszonym spokojem niż groźbami i krzykiem, do których często uciekali się inni dyspozytorzy. Taktyka naszego bohatera wymagała więcej czasu, lecz warto go było poświęcić, by uniknąć awantury. Panowie stali w kantorku oddzielonym od reszty hali ścianą z olbrzymim oknem i nie było słychać, o czym rozmawiają. Kierowca co jakiś czas wymachiwał ręką z papierosem, był wyraźnie niezadowolony. Nerwowo poprawiał kurtkę i potrząsał głową, jakby chciał odrzucić z twarzy nieistniejący kosmyk włosów. W hali stało kilka lśniących nowością ciężarówek. Trwało swoiste badanie techniczne. Zdjęcie Jelcza 422 w zabudowie strażackiej GCBA 524 wykonane przez firmę Sata Group. Wóz sfotografowany w czasie akcji w Gorzowie Wielkopolskim w lipcu 2017 roku. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogańcu. Oznaczenie pojazdu należało rozszyfrować jako G. Gaśniczy, C. Ciężki, B. Beczka, A. Autopompa. Liczby oznaczają pojemność zbiornika w metrach sześciennych oraz wydajność autopompy w hektolitrach na minutę. Mamy zdjęcie ciągnika siodłowego Jelcz 442 z Krajowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, sfotografowane w listopadzie 1989 roku w Legnicy. Pojazdy należące do tej serii miały nową ramę bez rozszerzającej się przedniej części. W porównaniu z modelem 415 zwiększono zwis przedni, w związku z czym kabina została przesunięta do przodu. Mamy zdjęcie i informację, że ciągnik siodłowy serii 410 nosił oznaczenie 417. Samochody eksplorowane przez firmy transportowe pracowały bardzo ciężko, pokonywały miliony kilometrów, a właściciele nie zawsze należycie dbali o swoje pojazdy. Nic dziwnego, że dzisiaj trudno spotkać na drogach ten niegdyś popularny samochód. Najwięcej szczęścia miały egzemplarze, które trafiły do straży pożarnej. Tego przykładem jest ciągnik widoczny na zdjęciu. Mamy zdjęcie i informację, że wiele Jelczy 415 służyło w straży pożarnej. Ich podwozia przystosowywały różne specjalistyczne firmy. Na zdjęciu Jelczy 415 ratownictwa chemicznego z zabudową firmy Smicz. Pojazd należy do jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak dach, przednia szyba, silnik, reflektory, kabina, zawieszenie, zabudowa.
Mamy zdjęcie i informację, że poprzedniczką serii 410 była dobrze znana starszym czytelnikom seria 310. Ten model twarz zapisał się w pamięci widzów dzięki serialowi Droga z 1973 roku w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Główną rolę Marianka Szyguły zagrał Wiesław Gołas. Chińscy inżynierowie stanęli przed wyzwaniem, jakim było stworzenie auta skrzyniowego. W 1982 roku zabudowano trzyosiowy model S416. Pod koniec kolejnego roku powstał dwuosiowy prototyp oznaczony symbolem S415. Zdjęcie i informacje, że w drugiej dekadzie XXI wieku polscy inżynierowie stworzyli nowoczesne pojazdy, których powstanie nie byłoby jednak możliwe bez doświadczeń zdobytych przy projektowaniu poprzednich serii pojazdów, takich jak choćby 410, 422 czy 620. JL-442 to ciężarówka z napędem na obie osie, produkowana od 2014 roku. Na potrzeby polskiego wojska podwozie polskiej konstrukcji wyposażono w silnik wysokoprężny niemieckiej firmy MTU o pojemności 7200 cm3 i mocy 326 koni mechanicznych. Zdjęcie i informacje, że jednym z następców modeli serii 410 był JL-622. Samochody produkowano od 1993 roku. Ten trzyosiowy pojazd trafił m.in. do Parku Maszynowego Polskiej Armii. Widoczny na fotografii egzemplarz służył w polskim kontynencie wojskowym w Kosowie w oddziałach Polu Up. Czyli w batalionie polsko-ukraińskim wieczniono go na zdjęciu, gdy dostarczał pomoc humanitarną niemieckiego Czerwonego Krzyża dla serbskich mieszkańców miejscowości Strypce w Kosowie. Mamy zdjęcie i informację, że w rodzinie Jelczy serii 400 znalazł się także Hydromil 2. Auto opracowano w zakładach SHL Kielce na podwoziu modelu P420. Konstrukcja tego pojazdu wywodziła się z kolei z konstrukcji australijskich pojazdów marki Steel. Zapisały one w historii niechlubną kartę, ponieważ znajdowały się wśród wyposażenia ZOMO, które w latach 80. pacyfikowało opozycyjne demonstracje. Zdjęcie informacji, że JL-416, czyli odmiana trzyosiowa z zabudową wozu asenizacyjnego, podwozie tego typu pojawiło się w ofercie firmy w 1988 roku. Do jego budowy wykorzystano elementy wersji skrzyniowej S-416. W praktyce było ono niemal takie samo, tylko pozbawione skrzyni ładunkowej. Wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy zdjęcie części ciężarówki i informacje. Modele najsłynniejszych samochodów ciężarowych sprzed lat.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.